Siemaneczko, kochani, witam Was w kolejnym filmie kalendarzowym. A więc widzicie, jak już u mnie jest dużo kalendarzy, więc zaczynamy dzisiaj od kalendarza Hipoallergy. Mamy go tutaj. Jest to kalendarz od Belle. Jestem bardzo go ciekawa. Widać, że mi się w nim tutaj światło odbija. I będziemy oczywiście standardowo otwierać na leżąco, więc zapraszam Was do siebie bliżej. I otwieramy. Oczywiście nie zapomnijcie przycisku subskrypcji, żeby nie ominęło Was reszta kalendarzy, która jest za mną. Więc przejdźmy do otwierania. A więc otwieramy kalendarz Hipoallergenic z Belle. Bardzo ładna szata graficzna, chociaż trochę widzicie tutaj, aż mi kolorek się odbija. Trochę mało widoczne są te numerki. Ale bardzo ładnie, fajnie, że wygląda on inaczej niż w zeszłym roku, bo niektóre są bardzo podobne do zeszłorocznych. A więc już otwieramy, przechodzimy do otwierania, nie będziemy czekać. Więc zaczynamy od jedyneczki. Mam nadzieję, że mi się tu nic na głowę nie zwali. I w jedyneczce mamy tutaj... Cóż to jest? Matcha tea. Wydaje mi się, że to jest jakiś... Jest napisane, że jest to fluid nawilżający, żelowy. Więc ciekawe, nie było tego w zeszłym roku. Nie ma to jakiegoś opisanego koloru, więc chyba będzie bezbarwne. Ja sobie przygotowałam takie pudełeczko, więc wrzucam sobie do pudełeczka i na koniec sobie zobaczymy, ile tego będzie. Lecimy do dwójeczki. Ja muszę sobie pomóc drugą ręką. Żeby tu mi się nic nie spierdzieliło na głowę. O, tu coś już wypadło. Gdzieś tam fruwało. No nie, coś mi tu spada z góry. Słabo zabezpieczony, ale jak chcę coś wyciągnąć, to nie chcę wyjść. No ale coś tu wypada różowego. Ale zamkniemy to i nie będziemy tego widzieć. Okej, w kolejnym okienku mamy pomadkę aloesową do ust. Spoko. Z SPF. My sobie otworzymy. O, jest w takim delikatnym różowym kolorze. Czy pachnie? Nie pachnie. Ale okej, taka pomadka na pewno nam się przyda. Lecimy do trójeczki. Jeśli słyszycie coś w tle, no to Grubson tutaj obserwuje, co robimy. Trójeczka. Wyciągamy. A w trójeczce mamy lakier w kolorze takim cielistym. No okej, okay. Akurat takim bym mogła sobie pomalować paznokcie. Base coat jest napisane, no ale to można sobie, wiecie, maznąć po pazurach. Czwóreczka, czwóreczka, czwóreczka duża. Nie wiem, czy widzicie, ale ja widzę, że tutaj jest czwóreczka okrągła i duża. I co my w niej znajdziemy? No nie, jakieś badziewko. Myślałam, że tu będzie jakiś puder czy coś. A my mamy tutaj taką gąbeczkę. Tu jest bardzo szorstka. Z tej strony jest bardzo miękka. Myślę, że to jest jakaś taka do kąpieli. Nie wiem, nie znam się na takich gąbeczkach, ale nie za bardzo mi się podoba. Więc lecimy do kolejnego okienka. Jeszcze wracając do tej czwóreczki, to chciałam powiedzieć, że ja nie sądzę, żeby to była gąbka do twarzy, bo to jest naprawdę mocno szorstkie. A do ciała, no to nawet tu se palca nie włożymy w to coś, no to jak się tym myć? Nie wiem, nie wiem, o co chodzi z tą gąbką. I teraz lecimy do piąteczki. I tak, po kalendarzu, moi drodzy. I w piąteczce mamy hipoalergiczną bazę łagodzącą. Powiem Wam, że w zeszłym roku też ona była, więc no, akurat tą bazą to nie jestem zaszokowana. I tu jest 10 gram w niej. Szóstka mała, cienka. Obstawiam kredkę, a Wy obstawiajcie w komentarzach. No i mamy kredkę, czarną kredkę, czyli zgadłam, tylko jest ona w takim wysuwaną. Przypuszczam, że ona jest bardziej żelowa niż taka kredowa. Ona też była w zeszłym roku, więc bardzo dobrze ją kojarzę. Więc no, dwa produkty już mamy, które były. Trochę słabo. Siódemeczka, też podłużna. I w siódemeczce mamy tusz bodajże. Tusz intensywnie wydłużający i pogrubiający. Nie było tego rodzaju tuszu w zeszłym roku. Był jakiś tusz, ale na pewno nie ten. Okej, fajnie.
Już przechodzimy do większych konkretów. O Jezus Maria, język nie działa. Wiecie, ja oczywiście nagrywam, jak jest późno. Ósemka. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo nie powiedziałam tego na samym początku. Kalendarz kosztował 34,99 euro. Co to jest? Ben, co to jest? No way, kurwa, to jest jakaś gumka. Jacek pomachał głową i też to... A, cóż. Dobra, jedziemy dalej. Ja już się boję, bo tam w dwójce jakieś badziewko z góry wypadało różowe i się boję, co to będzie i skąd to. Byleby nie z 24. Dziewiątka, dziewiątka. Znowu cienka i mała. Na pewno nie będzie tam gumki. O, dziewiątka gdzieś chyba uciekła. Mam, ale już ją wracamy. I tutaj mamy konturówkę. Tak przypuszczam, że to jest konturówka i ona była w zeszłym roku i powiem Wam o dziwo, sama jej używałam, jest to numer 6. Sama jej używałam i sobie trochę rozmazywałam na konturze ust, bo ja nie lubię, jak usta są pomalowane, przynajmniej moje. I wyglądała spoko, taka bardzo naturalna, więc to jest okej akurat. Tylko, że znowu produkt, który był w zeszłym roku. Co się dzieje? Co jest tu grane? Nie podoba mi się to bardzo. Przechodzimy do dziesiątki. I w dziesiątce mamy tintującą farbkę do ust. Tak mamy napisane w tłumaczeniu. Więc spoko, tego nie było. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, czyli jest to taka szminka. Szminka, pomadka farbująca. Okej, tego nie było. Teraz jedenastka. Ja tu zasłaniam pół ekranu ogólnie, jak sięgam. Ale sorry. W jedenastce mamy kolejny lakier w takim kolorze naturalnym, bym powiedziała, różu. Dwunastka jest tutaj. Sorry, że Wam zasłaniam pół ekranu ręką, no ale mam grubą rękę. W dwunastce mamy pensetę. Taką czarną pensetkę, ale powiem Wam, że penseta to nie jest głupi pomysł, bo ja mam jedną swoją ukochaną, a te wszystkie, które miałam w kalendarzach, to mi się strasznie poniszczyły, więc spoko. Trzynastka jest tutaj na dole. Może uda mi się ją otworzyć bez drugiej ręki. I znowu kredka. Tym razem przypuszczam, że jest to kredka do brwi. I w zeszłym roku też ona była. Tak, jest napisane Brow Pencil. Więc była w zeszłym roku, powtórka. Już mi się nie podoba ten kalendarz, bo mam wrażenie, że same powtórki otwieram. Czternastka, zobaczcie, jaką mamy wielką czternastkę. Czy znowu będzie tu gąbka? Oby nie. No nie. Masakra, mówię Wam. Patrzcie. To jest niby nie głupie, bo to jest taki czyścik do pędzli na sucho i na mokro. W zeszłym roku chyba też było coś takiego w tym. Ja nawet nie będę tego otwierać, bo na pewno tego nie użyję. Gdzieś mi się walał ten z zeszłego roku też. Więc no, powtórka. Tylko w zeszłym roku wydaje mi się, że było w innym kształcie. Chociaż nie jestem pewna, czy w tym kalendarzu, ale na pewno gdzieś to było. To była czternastka. Idziemy do piętnastki. Piętnastka, piętnastka jest tutaj. I mamy w końcu jakiś kosmetyk. I jest to bronzer, który oczywiście był w zeszłym roku w kalendarzu. Tylko tutaj chyba mamy inny kolor. Jest to czwórka. Santan. Wydaje mi się, że po prostu pewnie im się nie sprzedawał ten bronzer i po prostu jest tutaj. Ale okej. Jest to kosmetyk do makijażu, więc spoko. Ja myślałam, że to będzie typowo makijażowy kalendarz, ale widać, że tutaj też mamy jakieś ułamki pielęgnacji, jakąś gąbkę czy coś. Lecimy do szesnastki. Już niedługo zbliżamy się do końca. Nie widzę, gdzie jest szesnastka, siedemnastka. Jest szesnastka. Jakieś maleństwo. Maleństwo to ja nie wiem, co to jest. O nie!
Myślałam, że gorzej być nie może. A jednak może. Dostaliśmy jedną wsówkę. Jedną wsówkę. Jedną wsówkę. O Boże, jestem zama na tym kalendarzem. Tak na niego czekałam najbardziej, naprawdę. Mówię wam, najbardziej na niego czekałam. 17. I w 17 kolejny lakier. Tym razem świąteczny, czerwony, taki mocno czerwony, krwisty. 18 jest tutaj. Do lakieru to już komentarza nie zostawiam. Moja mama ma chyba tyle lakieru, że ja nie wiem. 18, przesunęłam trochę kalendarz chyba, co? W 18 mamy hipoalergiczny, pobudzający skórę koncentrat. Nie wiem, jak on ma działać, jest tak delikatnie różowy. I jest on właśnie w takim aplikatorze. Więc, no nie wiem, może użyję. Może użyję, może sprzedam, zobaczymy. Ale okej, coś nowego, okej, szanuję. Naprawdę, przy tych gąbkach i jednych wsówkach to szanuję, naprawdę. Szacuneczek, już aż nie wiem, co otworzyłam. Potrzebuję pomocy, co ja otworzyłam? 18? Może już jej nie być, bo może być doszczętnie zniszczona. Tak, 18. 19 jest tutaj. Pewnie będzie rozświetlacz albo róż. Nie, puder, moi drodzy, mamy puder. Mamy tutaj rozświetlający puder bodajże. Tak, rozświetlający. W kolorze Natural Glow. Nie widać za bardzo, żeby on był rozświetlający. Tak jak widać na kamerze, tak ja widzę swoim oczkiem. Może na ciele będzie widać, ale nie będę testować. Ok, kosmetyk, spoko. Więc jedziemy dalej. 20. 20 jest tutaj. No nie, Jacek, jak to zobaczysz, to będziesz w szoku. W kalendarzu kosmetycznym, moi drodzy. Najgorszy kalendarz, w ogóle nie mogę z niego. Co to ma być? Co to jest za frędzel? No i chyba grusące przyczepimy do klatki. Frędzel. No nie, kalendarz kosmetyczny i frędzel w środku. Jeszcze w takim wielkim okienku. Ja jestem naprawdę oburzona. Naprawdę czuję oburzenie. 21. I tu będzie róż, mówię wam. Jest róż. W zeszłym roku też był i w tym jest. I nawet mamy Wenus. Chyba jest ciemniejszy niż w zeszłym roku. To jak był róż, to teraz będzie badziewie. Gdzie jest 22? Czy nie będzie badziewia? Nie będzie badziewia. Mamy kolejny tusz do rzęs. Drugi tusz do rzęs. Co, oni nie mają więcej kosmetyków w tym bel? Drugi tusz do rzęs. Serio? Tylko inny. Jest napisane, że jest precyzyjny. To tamten był nieprecyzyjny. Co za? Ale jaja. Że wam powiem tak, no. 23. No to tutaj musi być rozświetlacz. I jest highlighter. Ja znam ten kalendarz. Nic nie oglądałam, przysięgam. Nie oglądałam. Nie wiedziałam nic, co w nim będzie. Sunset kolor. No, jest ładny. Muszę wam powiedzieć, że jest akurat ten rozświetlacz ładny. I mamy 24, oby tam było coś wielkie, wow, nie wielkie gówno. Naprawdę. Jacek już zasypia, grusonka ogląda i co mamy w 24? No, aż się złożył. Wielkie nic, moi drodzy, mamy. Coś tu spadło. Jest to różowa gumka. Serio, moi drodzy. Made in China, wielki napis z tyłu. Made in China, moi drodzy. Gumka z China. Najgorszy kalendarz. Teraz wam pokażę, co tutaj uzbierałam w tym koszyczku. O, ta gumka nawet wyleciała, o którym wam opowiadałam. No jest tu parę kosmetyków, parę lakierów. No ale jest parę potężnych, ale to potężnych badziewi. Jak na przykład ta gumka, czy ta wsówka. To jest naprawdę potężne badziewie. Więc dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym kalendarzu, który nie był wcale tani, bo 34 euro to nie jest mało. Były tańsze kalendarze, w których myślę, że możemy znaleźć więcej fajnych rzeczy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!